Jak pewnie wiecie, niedawno wyszedł nowy update do Terrarii, Labor of Love Update, czyli wersja 1.4.4. W spoilerach wysyłanych przez deweloperów, jeszcze przed wypuszczeniem update'u, słyszeliśmy o nowym płynie, który miał być dodany w tym update'cie. A więc, co to za płyn? Nowym płynem jest tak zwany Shimmer, lub po polsku Blask. Możesz spotkać go naturalnie, jeszcze przed pokonaniem jakiegokolwiek bossa, w nowym minibiomie o nazwie Aether, lub alternatywnie możesz stworzyć nieskończone wiadro Shimmer, łącząc nieskończone wiadro z wodą i 10 Luminite'u. Więc, minibiom Aether występuje na światach tworzonych na tej aktualizacji, więc nie możecie go spotkać na swoich starych światach. Jak go znaleźć? Biom ten występuje pomiędzy dżunglą a granicą świata. Łatwo go rozpoznać, gdyż po jego obu stronach występują dwa tunele, a na środku znajduje się wielki basen Shimmer. Po zbliżeniu się do tego minibiomu zaczynają pojawiać się gwiazdy, co wygląda fenomenalnie. Oprócz tego w biomie tym rosną kryształowe drzewa oraz naturalnie pojawiające się fejlingi, nowe kritery. Oczywiście będzie potrzeba trochę cierpliwości przy szukaniu tego biomu. Oraz pamiętacie, jak mówiłem, że nie możecie spotkać Aetheru na swoich starych światach? Kłamałem! Jeżeli masz nieskończone wiadro Shimmer i gdyby ktoś nie wiedział, nie, zwykłe wiadra Shimmer nie istnieją, to możesz stworzyć sztuczny biom Aether, zalewając około 300 lub więcej kratek tym nowym płynem w warstwach underground lub cavernsach. No, niestety musisz pokonać Moonlorda. Więc czemu ta woda kompletnie zmienia grę? Przecież brzmi to po prostu jak dekoracja. Otóż nic bardziej mylnego. Woda ta jest solucją do większości problemów w poprzednich wersjach Terrarii. Shimmer ma wiele użyć, więc zacznijmy po kolei. Po wrzuceniu do Shimmer itemu złożonego, przykładowo wrzucę tam Zenit, co się dzieje? Zamienił się na itemy, które potrzebne są do jego kraftowania. Jest to mega użyteczne, szczególnie jak nie używasz jakiegoś przedmiotu. Możesz przerobić go na materiały potrzebne do stworzenia czegoś innego. I personalnie widzę w tym wiele użyć. Jeżeli do Shimmer wrzucimy jakieś itemy ze starszą wersją, na przykład Hallowed Zbroja, wyjdzie nam Ancient Hallowed Zbroja. Lub teraz nowym dodatkiem są stare wariacje cegieł, czyli jeżeli wrzucimy tam przykładowo copper bricki, zamienią się one w ancient copper bricki. I chyba jedną z lepszych rzeczy, którą może zrobić Shimmer, jest zamienienie na alternatywę. Oznacza to, jeżeli wrzucimy tam jakieś niezłożone przedmioty, na przykład megafon, po wrzuceniu zamieni się w Nazar. Dlaczego? Ponieważ obydwa przedmioty potrzebne są do stworzenia Counter Curse Mantra i temu potrzebnego do Angshielda. Inną ważną transformacją jest też związana ze ścianami. Jeżeli macie ściany, na przykład Lizard Brick Wall'e i wrzucicie do Shimmer, otrzymacie Forbidden Lizard Brick Wall'e. Jak można się spodziewać po nazwie, używając tej ściany w podziemnej dżungli, powoduje pojawienie się jaszczurów. Działa to też z dungeon wall'ami, obojętnie jakimi, a nawet pajęczymi ścianami. I to jest kolejna kozacka funkcjonalność, bo teraz zamiast robić farmę w danym miejscu, możesz farmę przenieść do siebie. Teraz czas na część, na którą chyba wszyscy z was czekaliście. Nowe shimmerowe itemy. Bottomless Shimmer Bucket, o którym już mówiłem. Po pokonaniu Moonlorda zamienia się w Bottomless Water Bucket. I tak w drugą stronę. Luminite Bricki zamieniają się na nowego rodzaju bricki, w zależności od fazy księżyca. Są to niestety retexturowane Luminite Bricki. Został dodany nowy mech, który możesz zdobyć zamieniając inny na nowy mech. Enchanted Sundial zamienia się w Enchanted Moondial, czyli tym razem przewija do nocy, zamiast do dnia. I jest to ciekawy item, bo jego 7-dniowy timer jest innym timerem od Enchanted Sundial. Czyli po użyciu Moondial możesz dalej użyć Sundial. Po zamienieniu drewnianych strzał powstaje strzała shimmerowa, która spada do góry. I jest definitywnie lepszą alternatywą strzał drewnianych, natomiast jest słabsza od Unholy Arrows, gdyż strzała shimmerowa nie posiada przebijania. Po wrzuceniu jakichkolwiek pochodni, zamieniły się one w aeterowe pochodnie. I to samo z ogniskiem. Tutaj dam wam ciekawostkę, gdyż chciałem nagrać film, jak stworzyć Halo pre-hard mode, używając pochodni. Ale już zostało to spaczowane. Whoopi Cushion zamienia się w Gas Trap, które po włożeniu do skrzynki uzbroi się i po ponownym otworzeniu skrzynki zrobi to, co Gas Trap robi. I zada też efekt poison na 2 minuty. Pozostawiając po sobie Used Gas Trap, którą można wrzucić do Shimmer, aby z powrotem napełnić. Po zamieniu zwykłej lub niebieskiej flary, powstaje shimmerowa flara. Star Cloak zamienia się w Chromatic Cloak, daje to odporność na debuff Shimmer i możesz go aktywować z powrotem, trzymając dół. Może nie do końca transformacja, ale Shimmer po połączeniu z wodą lub innym płynem działa jak lawa i daje nam to nowy blok Aetherium,
który bardzo fajnie wygląda i może z niego zrobić cegły. Coiny po wrzuceniu dają nam coin luck, mechanikę tak obskurną, że w sumie dowiedziałem się tylko tyle, że zwiększa nam szczęście. Rod of Discord ma ewolucję. Po pokonaniu Moonlorda możesz wrzucić Roda do Shimmer i powstaje Rod of Harmony, który nie daje debuffu Chaos status, co umożliwia na teleportację się non-stop, bez otrzymywania obrażeń. Klentaminator po Moonlordzie zamienia się w Terraformer. Nazwa brzmi strasznie, ale spokojnie, jest to po prostu zwiększenie zasięgu zwykłego klentaminatora. Statua anioła ma w końcu jakieś użycie i po wrzuceniu do Shimmer powstaje Aether Monolith, który ma dwie strony, normalną i mroczną. Działa jak inne monolity. Uwaga, uwaga, dodali permanentne buffy. Life krystale zamieniają się w Vital krystale, które zwiększają regenerację zdrowia. Life fruity zamieniają się w Aegis fruit, który zwiększa defensywę. A mana krystale zamieniają się w Arcane krystale, zwiększają regenerację many. Gold wormy zamieniają się w Gummy wormy, zwiększają one fishing power. Owoce, i tak, ostra papryczka jest owocem, sprawdziłem, tworzą ambrozję, która zwiększa mining speed i wall placement. Spelltome, który kupowany jest od maga, zamienia się w Advanced Combat Technics Volume 2, a o Volume 1 zrobiłem wcześniej krótszy materiał. Paddler's Hat, czyli czapka Traveling Merchanta, zamienia się w Paddler's Satchel, item, który zwiększa ilość itemów sprzedawanych przez Traveling Merchanta. Pink Pearl wytwarza Galaxy Pearl, permanentnie zwiększa szczęście. Krytery, NPC i przeciwnicy też mają swoją nową transformację. Krytery z wyjątkiem Złotego Robala zamieniają się w Failingi, te nowe krytery, które latają naturalnie w Aetherze, o których mówiłem wcześniej. Kryształowe krytery zamieniają się na kryształy, z których są zrobione. Slimy zamieniają się na Shimmer Slimy, uwielbiam ich teksturę. A inni przeciwnicy robią się niewidzialni, a jak wyjdą z Shimmer, znów robią się widzialni. Natomiast zombiaki zamieniają się w szkielety. Każdy NPC ma swoją transformację i głównie są to nawiązania do innych gier lub innych wersji Terrarii. Po wrzuceniu Sparkle Slime Balloon do Shimmer, zamienia się on w Diva Slime, nowego Town Slime'a. I to wszystko z Aetheru i Shimmer. Oczywiście to nie koniec update'u 1.4.4, o którym będę nagrywał więcej materiałów. Więc jeżeli nie chcesz przegapić nowych odcinków o update'cie 1.4.4, możesz dać subskrypcję. I jeżeli rzeczywiście bardzo Ci zależy na tym update'cie, możesz kliknąć dzwoneczek. Więc do następnego, cześć, bye bye.